Cześć wszystkim, myślisz co, podniesione kombi? Gdzieś tam posiadamy, zawsze jest to Volvo, bo Volvo chyba jeden z pionierów zaczęło robić samochody o podwyższonym nadwoziu typu kombi. W ogóle Volvo to chyba z głównie kombi, mi się Volvo zawsze kojarzyło z kombi i zawsze z bezpiecznym kombi. Tym razem co mamy? Mamy Volvo V90 w wersji cross country. Tu nawet kluczyk jest ładny, nawet kluczyk jest skórzany z pięknym logiem Volvo. Tu Volvo się chwali tym swoim logo, bo ma potężną i długą już tradycję w produkcji aut. Nasz egzemplarz, to jest to egzemplarz ze Stanów Zjednoczonych, 17 rok produkcji, więc tutaj jedyna różnica, jaką zauważyłem, to są właśnie obrysówki w przedniej lampie. Poza tym coś, co charakterystyczne jest w tej chwili dla nowych modeli Volvo, czyli przednie tutaj takie przewrócona litera T, czyli jak to Volvo nazywa ładnie, młot tora, oraz lampy oczywiście w pełni LEDowe, inteligentne, full LED. Nawet tutaj doświetlanie zakrętów również jest w LEDzie. Wersja cross country czym się jeszcze różni? A na przykład takimi dokładkami, czy taka dokładka podająca osłonę aluminiową, to jest też plastik. Oczywiście bardzo masywny i olbrzymi grill, który jest charakterystyczny dla nowych modeli Volvo. Gigantyczna maska, niczym w jakimś Grand Coupe, bądź jakimś innym sportowym samochodzie. I nietypowy, ale bardzo ładny w słońcu. Taki tutaj fioletto-niebiesko, generalnie ciemny lakier. Fajnie wygląda, jak jest taka ładna pogoda słoneczna. Jeżeli chodzi o boczną część nadwozia, tu jest bardzo klasycznie, bardzo limuzynowato. Odróżniające na przykład felgi 19 z polerowanym rantem, czarne wnętrza, profil 50, więc i tak jest to właśnie cross country, więc troszkę tego terenu spokojnie sobie poradzimy. A poradzimy sobie, bo tu prześwit 21 cm spokojnie pozwoli Wam na jakieś zjechanie z utwardzonych dróg bez najmniejszego problemu. Oczywiście napęd na 4 koła bazujący na Haldexie 5 generacji. Na tylnej osi wielkie lusterka przycisk kierunkowskazem LEDowym i również elementy dodane, które są charakterystyczne dla aut typu SUV, typu właśnie cross country, takie to plastikowe dokładki progowe. Reszta klasyk, po prostu wielka limuzyna. Chromy są zastąpione czarnym dekorem piano black. Z tyłu również akurat wersja S90 i V90 różnią się na pewno światłami. I tutaj jest duża kontrowersja. Te światła są takie charakterystyczne dla Volvo. Bardzo podobne są w XC90 i również są V90 pionowe lampy, znane już z wielu modeli Volvo. W modelu S90 troszkę przekombinowano. Czy na plus, czy na minus, to już jest indywidualna kwestia każdego z Was. Mi się te lampy bardzo podobają właśnie w kombi, bo są klasyczne volvowskie lampy. To oznaczenie, czyli T6 i oczywiście all-wheel drive, czyli wiemy, że mamy tutaj wersję silnikową T6. Bazująca na dwulitrowym silniku rzędowym, czterocylindrowym i 320 koni, co potrafi napędzić tą prawie dwutonową limuzynę naprawdę sprawnie. Dwie końcówki układu wydechowego i tu faktycznie są dwie końcówki układu wydechowego aktywne, w zależności od tego, jak tam dajecie gazu, który macie tryb jazdy. Albo jadą z obu, oddycha silnik, albo tylko z jednej. Duży napis Volvo to również analogia do starszych modeli Volvo, kiedy właśnie taki napis na tylnej klapie był. Cross country to tak samo, już od wielu tamtych generacji zawsze tu z tyłu mamy napis cross country. I spoilerek, w odróżnieniu od tego, co było wcześniej w Volvach, tu mamy już ściętą linię właśnie tylnej klapy, co jest zabiegiem stylistycznym bardzo ładnym, praktycznym trochę mniej, ale przyznajcie, że Volvo naprawdę wygląda w tej chwili świetnie i przy konkurencji niemieckiej, jaką w tej chwili mamy, czy to Mercedes, czy BMW, czy na przykład Audi, Volvo zdecydowanie wyróżnia się i na pewno stanowi dla nich mocną konkurencję. Ale tyle o sylwetce, a przenieśmy się do środka cross country. Z wnętrza mogę Was przywitać znowu w ten sposób, jak w przypadku Merca czy Tesli, czyli tutaj Pilot Assist działa naprawdę wyśmienicie, jeżeli chodzi o miasto i dobrze widoczne linie oraz oczywiście autostrada, co jest jego największą zaletą na pewno na autostradzie. Jesteśmy w środku Volvo cross country V90. Ono się od samej V90 w środku za wiele nie różni, to wnętrze faktycznie jest utrzymane dalej w tej koncepcji nowych samochodów Volvo. Ale dla mnie jest to taka pierwsza styczność właśnie z tymi nowymi modelami Volvo, które w tej chwili są oferowane i jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o system multimedialny. Działa on naprawdę płynnie, nie wiesza się i tutaj takie fajne, nawet takie, nie wiem, coś tam kliknijmy. To te wszystkie klikania są takie, jakie powinny być. Tutaj jest to elegancko zrobione. Jest to również dosyć intuicyjne. To też, co możemy wywnioskować z ekranu środkowego, nasza wersja
ma dosyć sporo dołożonych bajerów. Między innymi ma bardzo rozbudowane, inteligentne przednie światła. Nie ma tego takiego wycinania już samych samochodów, ale doświetlanie zakrętów dynamiczne, doświetlanie zakrętów, to wszystko ma. Panel środkowy, jak widzicie, naprawdę on jest tutaj Volvo prześliczny, a przekręcanie tego drive mode na przykład w tryb dynamic powoduje, że lekko nam rosną obroty i auto naprawdę bardzo, ale to bardzo chce jechać. Pokażę Wam również, jak to auto rusza na trybie dynamic. Przepustnice w wydechu kierują strumień spalin w oba wydechy i również nawet przy przepięciu biegów jest lekkie, jak to ma podobnie sytuacja na przykład w Golfie RC czy w Audi S3 i w innych usportowionych hot hatchach. Tak samo tu właśnie widzicie, w niby normalnym, dużym, wielkiej limuzynie kombi macie również taki delikatny element strzelającego wydechu, co za chwilkę Wam zaprezentuję. Dynamicznie ruszyć. Prędkości miejskie osiągane są w tym samochodzie naprawdę bardzo szybko. Czemu pan w pandzie mnie straszy? Kurczę, nieładnie. Narwana panda, narwana panda. Jazda również w korku w tym samochodzie należy do przyjemnych, bo auto samo się prowadzi. Jeszcze czekamy taką ulicę, gdzie jest to ulica trzyjezdniowa. Jeżeli macie w tej chwili bardzo dużą konkurencję w segmencie samochodów premium i na pewno Volvo w segmencie premium również jest obecne, chociażby modelem S90, modelem XC90 czy modelem V90 normalnym bądź właśnie wersją cross country. Jego głównymi konkurentami na pewno Audi A6 Allroad i na pewno Mercedes E-klasa Allterrain. To są samochody, które będą konkurencją bezpośrednią właśnie tego Volvo. Ale co wyróżnia Volvo na tle tych konkurentów? Na pewno to, że Volvo od chyba historycznie najdłużej z nich wszystkich robi samochody podniesione i właśnie tak zwane uterenowione kombi, kiedy jeszcze nie było mowy o żadnych SUV-ach i tak dalej. Volvo już wtedy pokazywało nam podniesione modele kombi. A inni dopiero tego się uczyli po jakimś czasie, bo to jest auto bardzo uniwersalne. Jeżeli nie potrzebujecie SUV-a, a chcecie mieć takie auto bardziej uniwersalne, ale jednak z dużym bagażnikiem i z dużą ilością miejsca w środku, które dalej jest limuzyną, Volvo jest świetnym wyborem. Tutaj prześwit 21 cm na pewno jest również większy niż u konkurencji i Volvo też w terenie sobie dobrze radzi. Sprzęgło, jak wspomniałem na początku, piątej generacji jest to Haldex, ale ja nie zjeżdżałem z nim z utwardzonych dróg, bo jest czysty, nie chcę go brudzić, po prostu jest, nie mam takiej potrzeby, już się najeździłem innymi autami w terenie. Ale na przykład Marek Drives jeździł w terenie i pokazuje, że to auto jak na zwykłą limuzynę naprawdę potrafi dużo i potrafi zjechać z drogi utwardzonej i z niej wyjechać bez problemu. Tu również w Drive Mode mamy funkcję off-road, ale nie używamy jej. Przejdziemy sobie na funkcję komfort, bo na tej funkcji to auto jest najbardziej uniwersalne. Funkcja jako nie wchodziłem jeszcze, jakoś tak nie czułem takiej potrzeby. W aucie tyle jakby nie było, ma 320 koni, bo właśnie o silniku jest to jednostka T6, 320-konna, oczywiście kompresor i turbina, więc to jest jednostka, którą w Szwedzi dopracowali i pracują nad jednostkami dwulitrowymi. W tej chwili w gamie, w ogóle modeli Volvo, macie jednostki głównie dwulitrowe i tutaj nie ma już V6, nie ma V8. No, w tym kierunku idzie motoryzacja, ekologia i Volvo również w tą ekologię bardzo mocno celuje, na przykład takim modelem. I macie tutaj dwulitrowy rzędowy silnik. Czy to plus, czy minus? No nie wiem. Jak widzicie, osiągi w tym samochodzie są przy każdej prędkości. Czy jedziemy autostradą i depniemy przez 100 na godzinę, czy depniemy od zera, on naprawdę się napędza bardzo sprawnie. Tutaj masa około 1900 kg sprawia, że to auto bez problemu sobie radzi z tym nadwoziem i ten silnik, również te napędy, bo te napędy na 4 koła jednak pozwalają dynamicznie ruszyć, niezależnie od warunków pogodowych. Na pewno w Mercedesie, czy w BMW, czy w Audi możecie wyglądać trochę jak wasz szofer, który was wiezie, jeżeli na przykład zachce wam się na chwilę ubrać dres, bądź jakiś delikatny ortalion. A Volvo jest to auto, które jest skierowane głównie pod kierowcę i jeżeli chodzi o to, co dostaje kierowca od Volvo, dostaje przede wszystkim komfort. W naszej wersji są to fotele takie jakby
za dopłatą, mówiąc krótko, i mają również wiele regulacji i między innymi wysuwany ten odcinek podpierający moje uda i jest to w trasie niesamowicie wygodne i również to wygodne w mieście oraz wentylacja foteli. To jest gadżet i jest to bajer, którego naprawdę, który jest must have w autach, które mają skórę, przynajmniej moim zdaniem, bo wiemy, że skóra jest świetna, łatwo trzymać ją w czystości, fajnie się ją pielęgnuje, ale jednak jaka by ta klimatyzacja w samochodzie mocna nie była, to jednak ta serwetka się nam potrafi na dłuższej trasie spocić, szczególnie kiedy mamy szklane okno dachowe i nagrzewa nam się bardzo mocno wnętrze. A przy klimatyzowanym fotelu no problem nie istnieje i jest rozwiązany. Dla mnie jest tutaj tak komfortowo, że w Volvo się można zapaść. Klikamy sobie piech, tylko autopilota, ciach, dam jakoś tam prędkość. No i na razie możemy pisać SMS-y, możemy robić wszystko, tylko nie jazdę autem. Auto będzie się prowadziło samo, dohamuje nam nawet, widzicie, bardzo mocno dohamuje. Ja tutaj, wiadomo, że to jest auto, które kosztuje bardzo dużo polskich PLN-ów i nie chciałbym tutaj w nic przywalić, więc zawsze te ręce mam blisko kierownicy, ale dzisiaj dowiedziałem się i jakby doświadczyłem sam, że ten system naprawdę działa w wielu warunkach i działa w nich bardzo dobrze. Jedyne co, przy takich ostrzejszych łukach drogi, wydaje mi się, że ta kamera już trochę się gubi i nie do końca prowadzi mi to auto tak, jak ja bym chciał. Za blisko dojeżdżam, na przykład do krawędzi jezdni w tej chwili i ja już muszę tutaj sobie kierownicą dokontrować. Również ta kierownica ma taką funkcję, jeżeli mamy włączonego asystenta pasa ruchu, zmieniając pas ruchu bez kierunkowskazu, ona nam będzie wibrowała kierownicą, uświadamiając Was, że zmieniacie pas ruchu, ogarnij się. Jest to takie dyskretne, jak przystało na limuzynę, ale wyraźne zwrócenie uwagi kierowcy, słuchaj, zjeżdżasz. To mi się akurat bardzo podoba w Volvo. Jakość materiałów, która jest w tym samochodzie, no naprawdę aspiruje do segmentu premium. Zobaczcie na to drewno, czy tu jest taki panel drewniany, zasuwany. No to mi się bardzo podoba, to jest jakiś tam palony orzech japoński, włoski, bądź koreański, czy szwedzki. Generalnie dobre drewno i naprawdę czuć tą fakturę, tutaj te wszystkie słoje i to mi się bardzo podoba i jest to takie sprawia wrażenie luksusu. W ogóle siedząc w Volvo z pozycji kierowcy czuję się tam się bezpiecznie. Deska jest pionowa, ja siedzę dosyć nisko i ogólnie jestem taki obudowany tym samochodem, widząc tą naprawdę maskę, która sięga jak stąd, tam do jeszcze do 5 ulic dalej. Ta maska również potęguje we mnie to wrażenie bezpieczeństwa w tym samochodzie i sprawia, że czuję się po prostu tutaj dobrze i szybko się w tym aucie odnajduje. Lusterka są również specyficzne w tym aucie, bo są gigantyczne i dosyć mocno powiększają, więc tutaj przesiadając się załóżmy z samochodów koncernu Waga, trzeba się do nich przyzwyczaić, do tych lusterek, ale po czasie je doceniacie. Kamera cofania, która ma świetną rozdzielczość i tutaj właśnie ten ekran. Ekran się palcuje, no to mi się akurat nie podoba. Ten ekran mógłby być matowy, a tak to widzimy wszystkie paluchy, które tutaj w nim sobie kiedyś i dzisiaj grzebały. A że grzebałem dużo, to palców jest też i dużo. Ale ekran ogólnie działa płynnie, nie ma zawieszeń i gra dobrze. Nie ma tutaj tego opcjonalnego systemu z halami koncertowymi z Göteborgu, ale jest i tak dobre audio. Volvo dalej bardzo mocno, mi się to też podoba w tej marce i też wielokrotnie, kiedy byłem w Szwecji, zwróciłem na to uwagę. Szwedzi kochają Volvo i to, że to auto w tej chwili jest jakby kapitał chiński, naprawdę to nie jest, to nie ma żadnego znaczenia, bo dalej jak jesteście w Göteborgu na przykład i widzicie jego główną produkcję, to Göteborg żyje Volvo, tam wszyscy żyją Volvo. Lądujecie na lotnisku, widzicie Volvo. Jedziecie gdzieś indziej, widzicie dalej Volvo. Próbujecie pojechać komunikacją miejską, również nęka Was tam autobus marki Volvo, więc Volvo jest wszechobecne w Szwecji i Szwedzi kochają tą markę i chcą nią jeździć, co mi się po prostu bardzo podoba w ich podejściu do tej marki. I również tutaj bez obaw, model S90 jest również produkowany w Chinach, ale Zachar pokazywał, że tych różnic w tych samochodach nie ma, bo Volvo trzyma jednak ten swój, tą swoją szwedzką jakość. Takie detale typu metka szwedzka na fotelu, czy ogólnie duży napis Volvo. Szwedzi są dumni z tej marki Volvo i dalej rozwijają ją. Od lat wiemy, że Volvo słynie z bezpieczeństwa i tu również nic nie zmienia. To auto jest chyba jeden z najbezpieczniejszych samochodów w swojej klasie. Nawet model XC90 był tak fajnie testowany. Wypuszczali go jakby poza drogę. Zawsze testy bezpieczeństwa Euro NCAP są prowadzone na jakby drogach takich asfaltowych i tam te auta są rozbijane w mniejszym bądź większym stopniu. A Volvo walnęło samochód tam gdzieś do rowu, wrzuciło i pokazało, że te auta nawet w takich niekontrolowanych warunkach również są bardzo bezpieczne, sprawdzają się
dobrze jako wasza taka ochrona i to też ma niesamowite znaczenie dla kierowcy, który wydaje na samochód, tak w tym przypadku, dobrze ponad 300 tysięcy złotych, a to nawet do 350 dobić, to nie jest żaden problem. I wydając taką ilość gotówki, bądź biorąc tak potężny leasing, bo chyba to też w tym kierunku dąży, na taki samochód, wiemy czego oczekujemy i dostajemy, uważam, naprawdę dużo. Tutaj czy te materiały, które są tego samochodu użyte, te plastiki, takie tu gumowe, wszystko miękkie, te dekory, to wszystko po prostu jest ładne, to jest spasowane i to sprawia bardzo dobre wrażenie. Ten panel centralny z włączaniem silnika oraz z wyborem trybów jazdy również jest śliczny i mi się bardzo podoba. Skrzynia biegowa ośmiobiegowa, tak jak wam pokazałem, potrafi sobie strzelić na trybie Dynamic, a tak to jest to skrzynia zastrojona, to po prostu spokojne. I w ogóle Volvo jakoś tak szczególnie nie nastraja do tego, żebyście wykorzystywali tą moc. Ono ma tą moc i to jest również bezpieczna moc, jak to przystało na Volvo, ale nie macie potrzeby, żeby tą moc wykorzystywać cały czas w mieście i komuś udowadniać, że macie bardzo szybki samochód, bo to auto głównie chce być komfortowe. I przy takiej jeździe, jak jeżdżę w tej chwili komfortowo od tam kilku godzin, ile ty palisz, mamy średnie spalanie 11 litrów i nie oszukujmy się, że to auto będzie paliło mniej niż dychę, bo będzie paliło koło dychy i tutaj przy zbiorniku 60-litrowym, no może być to lekka wada Volvo, że jednak no, takie to tankowanie jest, no, po prostu wizyta na stacji benzynowej jest dosyć częsta, bo zużywa to paliwo, ale z kolei konkurenci nie mają tak mocnych silników benzynowych w samochodach utrenowionych kombi, głównie są tam mocne diesle, a tutaj Volvo dalej daje wam możliwość, żebyście mieli mocną benzynę i po prostu rozkoszowali się w tej chwili jeszcze jednostkami benzynowymi, póki jednostki benzynowe nie mają DPF-ów, nie mają jakichś innych wynalazków typu filtr cząstek stałych bądź AdBlue. Na razie są dalej jeszcze jednostkami benzynowymi, a zobaczymy, w którym kierunku pójdzie ekologia i w którym kierunku będziemy musieli lać coraz więcej to czynników, aby spaliny z wydechów waszych samochodów były jak najczystsze i jak najmniej przysparzały wam albo środowisku, w którym jesteście, problemu. Volvo jest też autem bardzo praktycznym, ma takie rzeczy jak otwór na narty, spory bagażnik, tam ponad 560 litrów, ale z tym bagażnikiem też zwróciłem uwagę, że on przez to, że jest to nowa sylwetka Volvo, już nie ma tak regularnych kształtów i zapakowanie go na pewno musi być bardziej przemyślane niż załóżmy jest to w klasycznym Passerati, gdzie macie w miarę kwadrat. Tutaj jednak są te nadkola, są takie te ładne kształty, które musimy jakoś sobie upakować. Mniejsza walizeczka, większa walizeczka i też tam się zmieścimy. Podwójna podłoga, podłoga nawet z siłownikiem, co też jest elementem klasy premium, jakby nie patrzeć. Czy brakuje mi tu jakoś większej ilości cylindrów? No nie odczuwam ich braku ani w przyspieszaniu, ani w kulturze pracy. Kultura pracy czterorzędowej jednostki jest fajna. Brzmi zupełnie normalnie. Też nie oczekujemy takiego brzmienia V10 z tego typu samochodu. A V10 albo tam jakieś inne V-ki będą jeszcze u mnie, będą. A taki uważam silnik pasujący do tej limuzyny w zupełności. Jakbym miał podsumować Volvo V90 wersji Cross Country, normalnie w tym miejscu redukujemy bieg i dajemy wydech, ale Volvo no, jakoś tak tutaj nie ma takiej w ogóle potrzeby. To auto naprawdę pod kątem komfortu i ogólnego stoickiego spokoju, tego szwedzkiego spokoju i poukładania, to jest bardziej pogadane chyba niż u Niemców, ale to wnętrze jest również nowoczesne i to auto, jakby miał tak podzielić się trochę na wady i zalety, zacznę może od wad, które jakoś tam przykuły moją uwagę, to na przykład to, że Volvo zyskując na sylwetce trochę straciło na tej zawsze użyteczności, zawsze pamiętamy, że Volvo były takimi trumnami na kołach, co było ich plusem, minusem. Minusem było na pewno wizualnym, a plusem było praktycznym, mogliśmy ten bagażnik zapakować do granic możliwości. W tym przypadku musicie jednak to pakowanie bardzo przemyśleć. I mi się to w bagażniku podoba, że jest roletka automatyczna. Otwierając bagażnik, roletka się elegancko otwiera wyżej, abyście mogli sobie wygodnie już coś tam zaaplikować. Dalej, jak miałbym wam pokazać wady, troszkę się nadwozie na zakrętach przechyla, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę ten 21-centymetrowy prześwit, no chyba się musi trochę przechylać, no bo to nie da się zrobić auta aż tak idealnego, to się będzie prowadziło świetnie, a z drugiej strony nie będzie się przechylało na bokach, no bo to albo komfort, albo trzymanie się drogi. Dalej, Volvo mi się na pewno jeszcze podoba za tą jego intuicję mimo wszystko, bo wiemy, że auta niemieckie słyną z tej mocnej intuicyjności, jeżeli chodzi o wnętrze, ale Volvo również tutaj zrobiło ogromny krok w przód i jeżeli widzimy, na przykład weźmy pod uwagę, nie wiem, Audi A4, tam jest tyle faceliftingów, jest tyle tych kolejnych generacji, że już czasami ja nie ogarniam, czy to jest po lifcie, przed liftem, czy przed czymkolwiek, a Volvo
robi lifty tak sobie raz na jakiś czas, albo puści nowy model, ale jak już go puści, to puści go z dosyć mocną pompą i jest to rewolucja, a nie ewolucja. I tak również jest w tym przypadku, że Volvo wypuściło nowy właśnie model typu XC90, typu V90, typu S90 i te wszystkie modele, one są przełomowe, one zupełnie zmieniają tą markę, pokazują nowy design i nowe projektowanie tego samochodu. I to jest też Volvo takie troszeczkę inne niż europejscy konkurenci. W ogóle Szwedzi są inni niż Europa, ale to o tym kiedykolwiek indziej Wam opowiem, bo to jest też temat rzeka. Ale są dumni z Volvo i naprawdę uważam, że macie z czego być dumni, bo robią fajne samochody, mają niesamowitą technologię. To jak Szwedzi nawet opracowują technologię jakiś aut w chmurze, gdzie auto jadące przed Wami wpada w poślizg, ono ma taką jakby internetową chmurę, nazwijmy to. Wasz samochód widzi, aha, 15 aut przede mną, ktoś tam zarzucił dupą, komunikat, stary, zwolnij, bo jest ślisko. Ktoś włączył awaryjne, komunikat, stary, 15 aut przed tobą, gościu włączył awaryjne, uważaj. Szwedzi mają też cel, aby w samochodach Volvo nikt nie zginął i w tym celu i ku temu celowi jakby podążają inżynierowie marki Volvo. I tutaj też widzimy, że oni naprawdę od zawsze stawiają na bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo jest dla nich jakby nie było priorytetem w tych samochodach i ja też to kupuję. Mi się to bardzo podoba. Oczywiście tam możemy krytykować za te dwulitrowe jednostki, które nie dają klientowi możliwości już w tej chwili poczucia jakichś tam większych pojemności. No ale weźcie, to kupcie sobie elektryka, jak chcecie być jeszcze bardziej ekologiczni, ale no w tym kierunku idzie motoryzacja i też to nie możemy mieć jakoś bardzo mocno za złe Szwedom, bo też i konkurencja europejska pomału maksimum tego, co otrzymacie, to jest jednostka dwulitrowa typu, niech będzie, jako że jestem skodziarzem, niech będzie przykładem Skoda. W Skodzie też również, kiedyś mieliśmy jednostki 3.6, V6, mieliśmy różne gamy silników, oczywiście zaczerpniętą z Volkswagena, w tej chwili nie ma, w tej chwili macie 2 litry TSI i koniec. Także Volvo to również nie jest jakieś wyjątkowe, po prostu idzie tym trendem downsizingu. A więc jeśli podałem właśnie ten test mojego pierwszego Volvo V90 wersji Cross Country z silnikiem T6, dzięki Grzesiu za użyczenie mi samochodu do testu i za zaufanie. A Was co? Proszę o komentarze, proszę o łapkę w górę, bo one bardzo motywują. Oczywiście te w dół też ich nie boję. Wiadomo, nie każdy musi lubić mój styl opowiadania o samochodach, ale wiadomo, że łapki w górę bardzo motywują i też pokazują, że nie tylko mi tworzenie filmu sprawia przyjemność, ale że Wy, którzy to oglądacie, również macie z tego jakąś frajdę. Także bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego filmu. Na razie!